Warto czy nie warto? Wow! GG! Cantona w tym momencie kosztuje 1 600 000. Graty. Słuchaj, graty jest zajebisty. Miał Prime, no to to jest bardzo fajne ulepszenie. No za... wywaliłbym tego puszkasza. Dario. Plus jest taki, że mamy gwarancję 90+ w tych player pickach. Nie widać było! O cholera! Przepraszam! Zapomniałem wyłączyć. Był Runej, był Riquelme i był Nesta chyba. Wybaczcie, zagapiłem się. Masz już tutaj fajne ikony, ale może ci ulepszymy tego Ronaldinho. Musicie mi zaufać, że było tam gówno. Najmocniej was przepraszam. Dobra! Czas się odbić od dna. Serio? Ale no możesz ulepszyć teraz Maldiniego. Nie wiem, Ponziut, nie oglądałem wcześniejszego. Czas na drugiego pika z ikoną. Ale okej, mam dobrze dopasowane karty. Kosztuje skroj, no to wzmacniamy coś oczywiście. Dobra. Przygotowałem sobie. Super. To eksperyment. Zobaczmy, czy dobrze to ustawiłem. Ja jestem gotowy u siebie na Nazario. George Best, nie tak źle. Baggio. Ej! Solidny pik, tylko puszkasz kosztuje chyba teraz 300 000. To jest problem tej gry. Bym wziął Gerarda, ale Maldini, jako że masz gorszego, prawda, no to... Jeśli ci się nim dobrze gra, masz naturalne ulepszenie. Graty? Dobry pik. Co da? Typowy Lechu, a co trafiłeś? Nie no, nie pobiję. Chciałbym 14 wbić na luzie. I tak na luzie, żeby to się wbijało. Może jakaś karta Toty? Zależy, kogo masz jako bramkarza. Jeśli nie masz bramkarza, wziąłbym Van der Sara chyba. Nie wiem jak wy. W zależności naprawdę... No zastanowiłbym się nad Van der Sarem. 3 bramki, ładne statystyki. Siemano Gabi, siemano Radek. Witajcie wszyscy. Tonali i Tomori, a spaczki z tosami kwadrado. Ale to nie tak źle, nie tak źle. No tutaj nie ma co ukrywać, prócz lewego średnio sypie koledze z tych pików. Mam nadzieję, że zaraz przełamiemy te pasy i zmienimy jego życie. Bo ja od tego jestem, by zmieniać wasze życie na lepsze. Spróbujmy. Kurde. No jest Cantona Prime. Zamiast Lewandowskiego nie tak źle. Di Natale FF to WCL, oczywiście, że W, 1 000 000 kosztuje. To też będzie zwycięstwo. Od biedy Laurent Blanc, ale no chyba... grywalny. No chociaż kolorowo. Kurak, ja bym wziął Kumana oczywiście, no wziąłbym Kumana, kogo innego ja mógłbym wziąć. Jeny, ej, ale, bo ja trafię tego Nazario i mam nim grać, czy nie grać, bo chyba pogram nim trochę, co? Prey, dziękuję za 8 miesięcy. Witam serdecznie na streamku. Nie wiem, Rasiek. Ej, wejdźcie na GTA i dotykajcie te laski w szpilce i go zaproście do shareplaya. Uuuu, i to jest... To jest, kurczę, no nie wiem, czy nie ciekawszy traf. Tańszy od Cantony, dobra. No ale nice, nice. Przepiękny pik. Best 1 100 000. Dziękuję, nie ma sprawy, Artur, jeśli to byłeś teraz ty. Pomagam komuś naprawić sobie streama i on mnie wyzywa. I jak my mamy doprowadzić ten świat do lepszego świata, no?
No kliknij F5 sobie w przeglądarce i nie będzie opóźnionego dźwięku. Jaki program do streama? OBS. Ajajajajaj, Johan! Gratulacje! Ej, ale... No dobra, wiem, że mamy farta pewnie, ale to jest seria dobrych trafów. Ale zaraz wejdziemy do Krysta. I tam będzie gówno. Zależy, jaki napastnik. Ech. Chciałbym, żeby to była FIFA, w której Thierry Henry byłby powodem do niesamowitej radości, że on jeszcze żadnej specjalnej karty nie dostał. Czemu on jest gorszy od Davida Ginoli? Nieporozumienie. O, ojej, ja nie oglądałem go w rzeczywistości, to nie... Nic nie sądzę. Jest TVG! Dobrze, dobrze, dobrze. Graty, Kryst, graty, graty. Ale ci zazdroszczę. Ajajaj. Pan 100% cieniaści. Ja lubię, nie ma nic lepszego niż czasami zerknięcie w historię wiadomości. Ouuu, Szawi Tytan! No to Eusebio, Eusebio oczywiście. Graty Wojciechu. Sprowadzić Messiego. Czy warto było mnie zaprosić? Może Ferdinand nie kosztuje dużo, ale jest dobry. Jest bardzo dobry, więc jeśli nie ma środkowego obrońcy serio, to nie jest tragedia. Ferdinand jest bardzo dobry. Nie no, City nie, nie jest, nie. Krystian, mówiłem, że City wyjdzie lepiej na sprowadzeniu Grealisha niż Messiego. Trochę na to czekałem, ale kto jest w finale Ligi Mistrzów? Kto wygra Ligę Mistrzów na 90% zaraz? No, miałem rację, ekspert wie. Oglądałem. No to pytanie, czy to będzie ten moment? No, z szacunku Kenny Dalglish. No i dobra, Dyziers. Na kolejne imprezy wrócimy po moim piku. Nie wygrają, bo nie mają Chorwata. Tam pier... No to może jakiś niewymienny piłkarz do niego. No nie wiem, no jeśli potrzebowałeś kogoś do obrony, to masz z czego wybierać. Co z pika? Czekaj. Za ten nick. O mój Boże. Ta dzieci w każdym wieku najlepsza karta... Steven Gerrard. Ja ostatnio wierzę. Ostatnio otwierałem paczkę z ikoną u niego. Baresi, nie? Też poleciał Baresi. Tragedia. Trzeci Baresi w ciągu chyba 5 dni. Znaczy nie wiem kiedy trafił pierwszego, ale drugi duplikat. Ostatnio był Baresi, Gerrard i... Gerrarda spaliłeś o tego pika.